Metody diagnozowania instalacji oświetleniowej. Pomiary natężenia prądu można wykonać metodą bezpośrednią za pomocą amperomierza. Amperomierz jest włączony do obwodu szeregowego z elementami gałęzi, w której chcemy zmierzyć natężenie prądu. Metodą pośrednią, gdzie pomiar polega na zmierzeniu spadku napięcia na oporniku o znanej rezystancji RW, RW większe niż R, aby praktycznie nie wpływał on na wartość prądu i obliczeniu wartości prądu na podstawie prawa Ohma. Spadek napięcia na oporniku wzorowym RW wyrażony prawem Ohma wynosi UW równa się IRW. Mając zmierzone napięcie UW, wartość prądu wyznaczamy z zależności. Pomiary napięcia zwykle wykonuje się bezpośrednio za pomocą woltomierzy. Woltomierze mierzą różnicę potencjałów między punktami obwodu. Włączamy je równolegle z tą częścią obwodu, na której mierzymy napięcie. Pomiary rezystancji wykonuje się metodą bezpośrednią za pomocą ohmomierzy lub metodami pośrednimi, do których zalicza się metodę techniczną i metodę mostkową. Pomiary rezystancji metodą techniczną polegają na pomiarze stałego prądu i napięcia elementów w układach przedstawionych na rysunku i wykorzystaniu prawa Ohma. Pomiar wartości wielkości elektrycznych można dokonywać przy pomocy oscyloskopu, natomiast do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych można używać jednego przyrządu pomiarowego, multimetru, który umożliwia pomiar natężenia prądu, napięcia prądu oraz rezystancji elementów elektrycznych. Dziękuję za uwagę. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się ze skryptem.